Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć. Mamy dzisiaj 20 października, godzina 17 nam dochodzi. Jedziemy mulczować, postanowiłem nagrać vloga, zobaczymy. Na pewno coś nowego na kanale, mulczowania jeszcze nie było. Będzie... Ostatni vlog z trasy wam się spodobał, komentarzy dużo, także dziękujemy. Dziękujemy bardzo, miło nam. A mulczowania nie było jeszcze nigdy na kanale. Myślę, że kiedyś zrobimy nawet zwykły filmik. Z drona nagramy. No wiadomo, tak jak to się robi filmiki. Będzie vlog, a później będzie jakiś zwykły i tyle. A tutaj dojeżdżamy na działkę. Niedużo, ile mamy tutaj? 60 arów? Nawet nie. To zabawa taka. Dobra, jakby to zacząć? Z której strony? Jeszcze by to ściszyć. Zaczniemy sobie tutaj. Dobra, ja chwilę tutaj muszę poustawiać sobie. Dobra. Ograniczę wysokość, żeby wałek tam później przy podnoszeniu nie tłukł nic. Wałek włączyć. Obroty pokażę. Jeżdżę ogólnie na wałku 540 Eco. Tak ustawiam jej około 400 obrotów. Wtedy mamy na silniku ile? 1200 niecałe nawet. Nie ma potrzeby innego wałka, tam zwykłego 540, bo to jest za duży ciągnik do takiej maszyny. Zapotrzebowanie mocy jest chyba coś tam 110 koni, ale nawet ciągałem to 80 i dawało radę, wiadomo, jak już było tam jakieś pozarastane mocno, to miał co robić, ale tak to szło spokojnie. Tonę wagi ma maszyna Kvernerland FRO 280, czyli 2,80 szerokości. Jest w niej ta opcja, że można ją podczepić też na przód, na przedniego tuza, jak tam pewnie teraz widać. Jest z tyłu druga wieżyczka. Ale powiem szczerze, że nigdy jeszcze nawet go tam nie podczepialiśmy. Jakoś tak strach podczepić. Tutaj jest ładne takie pole łączka. W sumie nawet orałem to kiedyś pod trawę, tylko teraz jest widać zaniedbane. I jak wjeżdżamy w takie, jak widać po mojej lewej stronie, chaszcze kosimy, to strach tą maszynę zaczepić na przód, bo nie wiadomo co tam jest. Jednak ciągnik przejdzie, zawsze coś tam wyczuje. Kopiuje trochę. Tak, a jak my z przodu na tuzie to mamy, zanim ja to mogę poczuć, to się tam może coś nieźle dziać z tą maszyną. A tutaj jedziemy sobie pomału. To jest zawieszone, opiera się później przy opuszczeniu na wale. Wał jest małej średnicy, więc trochę tam skacze. Nie można popędzić, ale jak są dobre warunki, jakby się uparł dobrą dniówkę, to 30 hektarów by wywalił. Ale to naprawdę już by musiało być duży kawałek. Trzeba się uprzeć. Coś mu odwala czasem. Największy kawałek kiedyś mieliśmy kilka lat. Pod rząd się to kosiło, 70 hektarów w jednym. No to było fajne, tylko trochę trzeba było mijać tam takie drzewka właśnie. No nie, aż tak zarośnięte nie było jak z tyłu. Ale było dużo mijania. Także nie też takie... Jedno wielkie pole, trochę było zabawy. A tutaj na miejscu przeważnie kosimy takie właśnie działeczki. Tutaj jest właśnie dużo ludzi z Wrocławia, gdzieś kupuje pola właśnie u góry. Chcą później się budować, co mu jest? Coś mi bez sprzęgła, rewers na polowych biegach. Ostatnio jakiś błąd łapie, coś wariuje, nie wiem. Muszę zobaczyć. Lewą stroną przesuw hydrauliczny jest, ale nie podłączyłem, nie chciało mi się. Wystaje bardziej w tej chwili na prawo, ale dobra, na tyle od potu dotnę. Nie było aż tak dużego areału, żeby ten powstów podczepiać. A druga sprawa, że jak jest wysunięte maksymalnie na lewo, tam jest fres, wieloklin i się lubi to obrabiać. Jak
kamyczka złapało. Się dziadostwo czepia. Kamienia jak złapie, to czasami nie ma szans, żeby go puściła. Bijaki podbierają tak od dołu jak w orkanie i turlają tym kamieniem w koło, aż no, cud, żeby musiał się zgubić. Przeważnie trzeba podnieść, ominąć. Bijaki są żeliwne. Jak dobrze pamiętam, prawie 1,5 kg waży nowy bijak taki. Także one rębią wszystko. Do 6 cm jako średnicy, według danych producenta, może rębać takie drzewka. Chociaż zdarzyło mi się kiedyś przypadkiem, pamiętam, trafiłem w krzakach, był właz do studzienka taka kanalizacyjna, żelibna. To powiem, że no, wystraszyłem się, huk był okropny, ale nic się nie stało. Posypały się wióry, nawet trochę iskry się pokazały. Pamiętam, już też ciemno się robiło. Ale no, lepiej wiadomo, unikać takich rzeczy. Jakbyś wiedział, że coś może się tam spotkać, to byś na pewno uważał i uniknął. Wiadomo, no kurde się, nie mogę teraz. Nie wiem, trzeba komputer chyba podpiąć. Dawno nie były błędy żadne kasowane. Coś mi tam już się jakiś kod wyświetla. Może tu pomoże coś. No, mów mi, żebym sprzęgło wciskał, bo się zapominam. O 80 gadałem, to teraz masz, sprzęgło wciskaj. Obraził się. O właśnie, jeszcze jak w ostatnim vlogu podobało wam się, tam pokazywałem udogodnienia, jakie mamy w kabinie, żeby umilić czas. A jeszcze o najważniejszym zapomniałem, wiedziałem, że coś zapomnę. Pilocika do radia mamy, fajnie właśnie, fabrycznie już ciągnik był u dealera przy odbiorze z tym radiem, z pilotem. Później szyby pokażę taki. No, malutki. Jesteś, to pokaż. Tutaj ładnie w podłokietnik się chowa. Wygodna sprawa, bo podłokietnik właśnie to moje takie autorskie miejsce na tego pilota. Fajnie, nigdzie nie wypada, nie gubi się. A tak wiadomo, jak są dziury jakieś, nacisnąć na radio, czasami się potrafi tam przycisk jakiś nie ten co trzeba nacisnąć. Rozkodowane, no. Nie wiadomo co. A pilocikiem fajnie sobie trzymam, ręka pracuje, amortyzacja, nie? Tak, jak... Kurde, gorąco mi znowu. Pogoda taka, kurde, nie idzie tej temperatury w kabinie ustawić. Tutaj jest niska trawka, jak widać, jakiś tam pesz, trawa już w sumie wyginęła. Ale potrafiliśmy kosić takie trzciny, no jak ciągnik, jak kabina się zdarzało, to no, było co robić. Chociaż jak i tak dziwiłem się, że to aż tak opornie nie idzie, jak może się wydawać. A potem ładny mulcz zostaje, prawniczek można powiedzieć. Nawłoć jest fajna do koszenia, bardzo krucha. Może się właśnie też wydaje, że od wysokie coś tam będzie ciężko szło, nie. Nawłoć lubię kosić. Myślałem, że już ruszy, bo prawie... Na polowych, znaczy na rzosowych tego nie ma, tylko polowe. No, zapominam się. Pytaliście ogólnie po dodaniu filmiku z trasy vlogu. Było dużo pytań tam związanych z tym. To może właśnie odpowiem tam. Pytaliście, jak jest dopuszczalną masą całkowitą wbitą w dowodzie w te szóstce. Także jest to 40 ton, więc śmiało można sypać według tam ładowności to samo co w autach ciężarowych. Już nie ma, kiedyś było 42 tony, już to znieśli. Jest wszystko już jednakowo. Nie ma tam, że gdzieś będzie miał 30 czy jakoś tak. Pamiętam, że 12 ma chyba 20 ton wpisane. Ale wiadomo, no, jeden na to zwraca uwagę, drugi nie, no w polu raczej chyba nikt. Tak mówię o transporcie takim zarobkowym, o, za szybko jadę i zaczyna skakać. Kolejny jakiś tutaj? Tam jeszcze było pytanie, czy my pracujemy w tej firmie, jeździmy swoim sprzętem, czy jak to tak wygląda, to może no, odpowiesz? Powiem szczerze, w pracy nigdy nie byłem, no to... To no właśnie. Nie no, jeździmy, wszystko robimy u siebie. W pracy to nie wiem, no. Do szkoły chodziłem, to jedynie. No jest, i to też się trochę
nie było czasu na to. Filip tutaj z boku siedzi, właśnie miałem to opowiedzieć też ostatnio, jakoś tak się zapomniało. Ja wiadomo, lubię jeździć, nigdy nikomu nie dam pojeździć, bo mi wiecznie mało, ciągle mi się... Jeździłbym i jeździł, dzień i noc. Ale mamy taki właśnie patent, jak jedziemy w trasę, gdzieś drogą. Filipowi czy tam komukolwiek dam, siadam z boku, no nie, no już po chwili mnie nosi, ja bym dalej chciał jechać. Ale to stajemy gdzieś na jakiś CPN czy coś, kupuję piwko, wypiję już z głowy, no, wtedy. I już... Nie możesz ich pigonić. I gościu się cieszy wtedy, bo już jedzie, bo ja już jestem wyeliminowany. I to jest chyba jedyna opcja, bo tak to... Chyba, że jakaś większa akcja, że na kilka sprzętów. A no to wiadomo, pojechać, ale mówię, jak w jednej kabinie jesteśmy. No, to tak. Tak jak tu, no mały kawałek. Nawet nie ma się co. Ale to jest. Ja od rana na Manitou dzisiaj. Tam po siódmej, jak wyjechałem gdzieś na roboty Manitou, tak do tej pory jest 17 gdzieś już blisko, może nawet nie, no, jeszcze chyba przekroczyła, nie wiem. Tak mi się wydaje. Rozgadałem się. Już dwie po akurat. No widzisz. Tutaj już po kolei jedziemy, robimy co tam kto potrzebuje. Teraz mulczowanie. Jeszcze takie pytanko było, czy ciągnikiem nie rzuca na boki wózek dwuosiowy? Potrafi rzucać, ale to jest głównie wtedy, jak jest suche siodło i dużo nasypiemy właśnie, naładujemy ciężar na siodło. Wózek dwuosiowy jest, wiadomo, tandem i się ośki naprowadzają tak. I to troszkę może rzucać, ale jak jest dobrze przesmarowane siodło, to wtedy nie ma raczej problemu. Bo trafimy z górki gdzieś tam puścić ciągnik, no 70 się zdarzy, nie? No, to już tak noga. No, to tak tylko noga, ale tam gdzieś dla testu kiedyś się robiło. No, jakieś dziki porywy. Kusz fest, popatrz. Ty lubisz takie ujęcia, ci się podobają, nie? Taki kusz osiadający. Wczoraj to fajnie było, było troszkę inne powietrze. I po właśnie gruberze ten kusz tak fajnie się trzymał ziemi. Ciągnik, jak widać, pewnie brudny, bo w nocy gruberowaliśmy jeszcze. Myć nie było czasu, może dzisiaj się umyję, chociaż tam mamy jeszcze coś zaplanowane po mulczowaniu. Jest sobota, ale my tam jeszcze mamy... My nie odpoczywamy, nie? No, widzisz, znowu. A może ktoś z widzów będzie wiedział, jaka to przyczyna? No, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Jeszcze nie było czegoś takiego, żeby mi tutaj pikał. No wyświetla się luz, NK na wyświetlaczu i pika. Nie wiem, może bieg jest wrzucony. Jakiś czujnik coś chyba mi się wydaje, dobrze nie trybi. Też miałem na Facebooku pytanie właśnie o to, że ciągnikiem rzuca na boki. Ale to był przypadek zwykłej przyczepy na obrotnicy. To też się zdarza, jak jest obrotnica wyrobiona. Uwierzcie mi, ciągnąłem kiedyś 4-tonową przyczepę i mi potrafiła tę szóstkę na boki już rzucać. Także to nie ma znaczenia. Jak jest obrotnica wyrobiona, to polecam wymienić, jest wtedy całkiem inna jazda. Bo siodło ma swoje prawa, ale obrotnica też, jak jest wyrobiona, to potrafi dużo zepsuć. Jedną taką przyczepę nawet jeszcze ostatnio na Wrocław z nią jechaliśmy. Ale to było tak przeklęcie. Tyle, że to do balotów, to tam się szybko nie jechało. 40 jakbym chciał, to by trochę mogło być nieciekawie. Ale mamy obrotnice pokupione, nawet do dwóch. Trzeba będzie to w zimie wymienić na spokojnie. Będzie często. Będzie się różne takie prace remontowe robić. A tu mamy słupę. No już myślałem, że znowu. Coś jest. Pytaliście też, jak się ciągnik sprawuje. No powiem, że bardzo dobrze. Awaria jedyna, jaka była, to było co? Czujnik odciśnienia w pneumatyce. Właśnie jakieś błędy wyświetlały się, co chwilę też piszczało, ale to te typowo błędy, kot nawet się pokazywał. I to wymienili jeszcze na gwarancji, na sam koniec gwarancji. Także z tym można było jeździć, bo to tam nie było żadnego wpływu. Zapamiętam ja to. Ja jest człowiek, żeby się, jak się do czegoś przyzwyczai. Zawsze taka wygoda, bez sprzęgła, noga na nogę założona tam. Pokażę, jak ja sobie jeżdżę
jak już tak naprawdę fajnie się robi, nic nie trzeba, nóżki sobie daję tam na skrzyneczkę. O, jak stałem z siedzenia, to też piszczy, ale to tylko się obracałem. Gazu nie trzeba, to na ręcznym ustawione, tempomatu nie aktywuję, bo to bez sensu, tylko ręczny gaz cały czas schodzi, obrotów nie zmieniam. I tylko rewers, przód, tył, góra, dół, na myszce. Chyba, że jest tak jak dzisiaj, że coś łapie błąd z tym rewersem. No i małe kawałki, bo to... No, takim kawałkiem. Tu jeszcze w połowie rów jest, będziemy musieli przejść na drugą stronę, przejechać tam, wykosić. Ci kurzy, sucho, dalej nie chce padać. W nocy coś tam kropiło, już jak zjeżdżaliśmy, gruberowania, no nawet na masce. Tak, rano patrzę, wydawało mi się, że spłukał, patrzę, ciągnik chyba czysty, a nie, to tylko taka rosa, że... Dzieło pomrzyło i... Z bliska patrzę, rozciapane wszystko na plastikach. No, ale ze sprzęgłem dziwnie. Nie nauczony. Ciągnik ma 4 lata, już minęło właśnie niedawno 3100 motogodzin będzie. Nic, tak jak mówiłem, tylko ten czujnik. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Opony pytaliście też właśnie, jak się spisują opony w transporcie. Wiedziałem tam właśnie co nieco o niektórych markach, na przykład Firestone'y, że są słabe. Niski bieżnik od nowości, szybko się ścierają. Powiedziałem przy wyborze ciągnika, że nie ma opcji, takie nie mogą być. Chociaż tam nawet na placu było większość na takich. Tak już jakoś w sumie o Continentalach nie wiedziałem, że są takie dobre. Trafiły się Continentale AC65 i naprawdę polecam. Ciągnik zrobił ponad 100 tysięcy kilometrów, a tylnych opon jest 60%. I to nie widać, żeby ubywało jakoś tam bardzo. Przód teraz trochę zaczyna lecieć, ale wiadomo, przód zawsze prędzej leci. A tak to opony no są mistrzowskie. Jakoś po 2 latach zaczęły tak buczeć ostro, nie wiem czy stwardniały czy co, ale w sumie większości ludzi się podoba to, bo słyszą tak. Grzesiek jedzie, to już od razu dzieciaki jakieś tam, co filmiki oglądają, zaraz się cieszą, Grzesiek jedzie, wychodzą. Mamy takiego kolegę nawet, który tam mieszka przy takiej ruchliwej drodze na Wrocław, często jeździmy. Po dźwięku opon na jest na filmiku naszym jednym, ale to już on powiedział, że też na vlogu kiedyś z nami chętnie by wystąpił, to tam wam sam opowie. O, i mamy telefon, robimy cięcie. Cięcie zrobić. Dobra, witam ponownie. Akurat klient dzwonił właśnie za koszeniem, za mulczowaniem. Filip tu zapisuje mi numer, bo jeszcze obcy numer, a mam w poniedzieli zadzwonić, właśnie się umówić dokładnie, jak będę wolny. A później nie lubię czegoś takiego, że szukamy tych numerów. Mam zdolności do tego, że potrafię znaleźć ten numer po iluś tam nawet tygodniach z bólem. Kiedyś właśnie tak dzwoniłem i miałem 3 pod rząd numery obce. Zadzwoniłem, bo byłem no, na 95% tak pewny, że to jest ten numer. No i się udało jakoś. Zdziwiony byłem, ale dobrze było. Tutaj będziemy musieli pomału kończyć, już tam właściciele. O, tu bruzda. Ciekawe kto zaorał taką bruzdę. Ciekawe. Nie no, ja orałem w tamtym roku. Tu był ogródek. To właśnie tutaj pani mówiła, że... Czy ja to wykoszę? No wykoszę, to jest... Mulczarka tam nie widzi problemu, to nie rotacyjna. No. Rotacyjną to by się to bardzo przyjemnie kosiło. Tak. Tu nie wiem czy widać... Oj, kurde, wypadła nam nóżka. Zabezpieczenie się zgubiło. Widzisz, sunie? Poszedłbyś ją tam, czekaj, bo my teraz sobie tam dać do niej. Nie mamy nic. Chyba będziemy musieli skończyć. A ten, a to długa śruba? Nie wejdzie, tam jest 8 śruba. Dobra, także widzicie już tutaj takie... No, chcieliście vlogów dużo, to coś nagramy, myślę, że nie będzie takie złe. Jeszcze może na powrocie coś no, na powrocie może się odezwiemy. Także jakby coś, to się żegnamy. Do następnego vloga, chyba, że coś tam później jeszcze nagram.